Cześć. Ja nazywam się Janina i lubię mówić o sobie, że statystyki kręcą mnie jak mikrofala talerz. I dzisiaj trochę o tym chciałabym wam poopowiadać. To znaczy o tym, że statystyka jest fajna i jest nam bardzo potrzebna, wbrew temu, co piszą studenci w moich ewaluacjach, moich zajęć. Ale zanim wam o tym poopowiadam, pokażę wam film. I pokażę wam film z kotem. To jest kot. I na nagraniu, który zaraz zobaczycie, ten kot ogląda film ze swoim zmarłym właścicielem. Taki jest podpis do tego nagrania. Więc kot, zmarły właściciel, ogląda nagrania. Ja mam trochę ucięłem ten film, on trwa 2 minuty, ale generalnie później są zbliżenia na tego kota i wiecie. Jeśli się wzruszyliście, no to nie tylko wy. Ten film ma 2 lata, znaczy w internecie ktoś go załadował 2 lata temu i przez te 2 lata obejrzało go 42 miliony ludzi. Tylko zdecydowana większość wśród tych 42 milionów ludzi nie sprawdziła, czy to prawda. A gdyby sprawdzili to, co oglądają, to by się okazało, że nasz kot Mija ma właściciela, który jeszcze żyje. A na tym rzeczonym filmiku to on tak naprawdę oglądał żółwia, słuchając tureckiego disco polo. I teraz, gdy ktoś to zweryfikował, to nawet chodził po tym internecie i starał się powiedzieć tym ludziom, że to nie jest prawda. I pisał w komentarzach, że hej, ale wiecie, że ten kot tak naprawdę ogląda żółwia. A ludzie odpisali, no nie, właściciela. A potem zawsze znajduje się ten jeden człowiek, który mówi, no dobra, ale może ogląda żółwia, ale to żółw jest właścicielem tego kota. Więc nigdy się nie dowiemy. No, problem jest taki, że jak ludzie tak sobie bezwiednie puszczają dalej w świat film z kotem, to nie jest aż takie problematyczne. Tylko że bardzo często taką samą bezmyślność prezentują, gdy puszczają w świat inne nagłówki naukowe lub pseudonaukowe na przykład. I to są nagłówki, które niestety znalazłam na Facebooku, puszczane w świat przez różnych ludzi, również moich znajomych. Znaczy już nie jesteśmy znajomymi, ale... Rak to uleczalny grzyb, szokująco skuteczna terapia. Smartfony wkrótce będą w stanie przesyłać dane przez twoje kości. To chyba niekorzystnie. Epidemia odry, czyli 100% fake news. To już nas nawet nie dziwi. No i oczywiście wisienka na torcie. Zamordowani holistyczni lekarze odkryli powodujący raka enzym dodawany do wszystkich szczepionek. Teraz, jeśli chodzi o ten ostatni nagłówek, to ja znalazłam unikalne zdjęcie z redakcji, w której pisano ten artykuł. Gdy pisano ten artykuł, wyglądało to tak. I to jest śmieszne, tylko czasem przestaje być śmieszne, bo jak się tak zastanowiłam, jak wygląda taki cykl życia badania naukowego, to najczęściej jest tak, że dobra, znaleźliśmy coś, mamy fajne badania, mamy fajne wyniki. Jeśli jest to wystarczająco ciekawe, no to być może nawet zainteresują się tym media, choć oczywiście okraszą to również swoim dodatkowym przekazem. I później
pójdzie to w opinię publiczną. Tylko problem polega na tym, że w tej opinii publicznej bardzo niewiele osób przeczyta wasz oryginalny artykuł. Niektórzy to w ogóle przeczytają tylko nagłówek w tej gazecie, ale absolutnie wszyscy będą o tym dyskutować. I chciałabym was dzisiaj zaprosić i poprosić do tego, żebyśmy zmienili trochę układ tych sił i głośniej i częściej poprawiali błędy w nauce i w statystyce, które widzimy w internecie. Z tym, że gdy mówię o tym, by poprawiać innych, to nie mam na myśli tego, by być jak Charles Babbage, który był angielskim matematykiem, który swego czasu znalazł w gazecie wiersz Alfreda Tennysona. I teraz ja przeczytam ten wiersz, tylko od razu powiem, że ludzie, którzy mówią z brytyjskim akcentem, najpewniej staną w płomieniach, albowiem mam dość toporny akcent i swego czasu nawet sobie wymyśliłam, że się go pozbędę i pojadę żyć wśród tubylców i nabrać, wiecie, native speaker accent i pojechałam na studia do Szkocji i nie pomogło. I ten wiersz leciał tak, i ten matematyk go przeczytał. Fill we cup and fill we can, have a rouse before we mourn, every moment dies a man, every moment one is born. A Babbage napisał do autora, że wszystko spoko, ale mieliśmy ostatnio wzrost populacji, więc ten ostatni paragraf to powinien brzmieć every moment dies a man, every moment one and one sixteenth is born. No to może nie, niekoniecznie. Znaczy, nie musimy poprawiać poetów. Bardziej chodzi mi o to, by tłumaczyć ludziom, że nie wiem, współczynnik regresji to niekoniecznie jest gatunek francuskiego sera. A dlaczego to jest istotne? No na przykład dlatego, że później możemy zobaczyć takie rzeczy w internecie. Nauka nie jest nigdy niczym dobrym, bo wprowadza tylko zamieszanie, a de facto jest bardzo ograniczona i ułomna, więc nie warto się nią posługiwać. I teraz ja wam przeczytam drugi komentarz, ale nie mogę obiecać, że nie zemdleję w trakcie czytania, bo to jest najprostszy sposób, żeby zabić każdego statystyka. Po co dowody naukowe? Wystarczy się po znajomych rozejrzeć, w rodzinie popytać, po mieście pospacerować. I 5 lat doktoratu bez sensu. Trzeba było chodzić po ulicy. No i słuchajcie. Gdy ja mówię, że uważam, że nauka powinna w takich chwilach reagować, to mam zupełnie na myśli całą naukę, nie dyskryminując żadnych dyscyplin. Uniwersytet w Utah miał swojego czasu doskonałą reklamę. Reklamowali właśnie naukę. Pisali, nauki przyrodnicze mogą nam pomóc sklonować dinozaura, ale nauki humanistyczne powiedzą nam, czemu to nie jest dobry pomysł. I z taką holistyczną koncepcją nauki chciałabym dalej pracować. No bo jak ja z reguły mówię ludziom, że uczę statystyki i metodologii badań, to tutaj zadawane są mi 2 pytania. Po pierwsze, czy to prawda, że jak wsadzą głowę do lodówki, a nogi do piekarnika, to będzie im w sam raz? Tak. Jeżeli przyszliście dowiedzieć się, czy tak, czy nie, to tak. A drugie, zawsze mówią mi, hej, a słyszałaś ten świetny cytat, że istnieją 3 rodzaje kłamstw na tym świecie. Kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki. No słyszałam, on nawet nie jest prawdziwy, tak swoją drogą. Ale zawsze odpowiadam im tak samo, że statystyki nie kłamią. Ale niestety ludzie bardzo często kłamią na temat statystyk. I traktują te doniesienia naukowe, te fakty naukowe, te statystyki trochę jak takie zalecenia dietetyczne, tak wybiórczo, co mi się podoba. A to jest ważne, by to wszystko tłumaczyć, dlatego że tak naprawdę takie wnioskowanie nie jest prostą sprawą i jest obarczone pewnymi błędami. Na przykład czasem rzeczywiście mylą się ludzie. Mylimy się my i mylimy się nasi odbiorcy, którzy interpretują nasze wyniki badań. Opowie nam o tym Ignaz Semmelweis, który był austriackim lekarzem. Ignaz Semmelweis pracował na początku XIX wieku w szpitalu położniczym w Wiedniu. I gdy tam pracował, no to okazało się, że był tam duży problem z zgonem okołoporodowym matek. I w roku 841 do 46 na każdy 10 porodów niestety był jeden zgon matki.
Niemniej, gdy Ignac przyszedł do tego szpitala, to rok później ta liczba się podwoiła. No i zastanowił się, okej, co jest grane. I powiedział to, co my wszyscy lubimy mówić, chociaż mama mówi, że przy Wigilii powinniśmy się powstrzymać. Show me the data. No i pokazali mu te dane. A teraz to był piękny, naturalny eksperyment, bo słuchajcie, były tam dwie sale porodowe w tym szpitalu. I jak wziął sobie liczby porodów i liczby zgonów, no to, co nas interesuje, to ta ostatnia kolumna, procent zgonów matek przy porodzie, tu są pewne różnice. W jednej sali porodowej prawie 10% zgonów matek, w drugiej 6%. No to zastanówmy się, co może różnić te sale? To jest pytanie do was. Nie. Moglibyśmy tak pomyśleć, ale rzeczywiście... O nie, 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 spoileruj mi. Nie, nie, nie. Nie chodźcie z tą dziewczyną do kina, bo to cały film... Tak, tak. Warunki sanitarne, remont itd. wszystko było takie same. Co jeszcze można, mogłoby się tu różnić? Oprócz tej koleżanki tam. No? Nie. O, macie już dwie osoby, z którymi nie chodzi się do kina? O, to by było świetne, no. Dobrze, to ta para idzie sobie do kina, a my pomyślimy, co jeszcze mogło je różnić? Aha. Personel był różny. Dokładnie rzecz ujmując, na jednej sali pracowali tylko lekarze, a na drugiej tylko położne. Problem był taki, że zgony były najwyższe tam, gdzie pracowali lekarze. No to myśleli dalej. To jest XIX wiek. Kto był lekarzem? Idź do kina. Tylko mężczyźni. Mhm. I wykminili. Słuchajcie, zapisali sobie w notatniku badawczym. Noworodki były oburzone, że rodziły się w towarzystwie mężczyzn. To powodowało dodatkowy stres i powikłania przy porodzie. Dobrze, nie? Rozkminili to szybciej niż ojciec Mateusz. No nie do końca, bo wiecie, co różniło te dwie grupy? No dwie osoby już wiedzą. Bakterie. Wtedy jeszcze nie znali czegoś takiego. A Ignaz Semmelweis wymyślił, że aha, dobra, ale jak ci lekarze co rano idą sobie do kostnicy i przyprowadzają sekcję zwłok, a potem idą odbierać porody i jeszcze nie wiedzą, że trzeba myć ręce, to może coś jest na rzeczy. I zmienił tą jedną rzecz. Znaczy, po pierwsze przekonał, że noworodki nie są oburzone. Po drugie wprowadził nakaz mycia rąk i dzięki temu śmiertelność spadła z 10% do 1, co już jest bardzo optymistyczne. I ta historia, jak i wiele innych, fajnie pokazuje i nam, i wszystkim, którzy myślą o nauce i statystyce, że oprócz tych naszych komórek Excela, które tak bardzo lubimy, tak naprawdę znacznie istotniejsze są nasze szare komórki. I to, żeby o tych liczbach i danych jeszcze trochę pomyśleć. Zwłaszcza, że czasem mylą się liczby. A pokazał nam to kto? A pokazał nam to martwy łosoś. Dokładniej rzecz ujmując, to martwy łosoś ze swoim najlepszym przyjacielem Craigiem Bennettem. Jestem psychowanką tego człowieka. On o tym nie wie, ale to jakby trudniej byłoby mi go śledzić, jakby wiedział, więc wiecie. Craig Bennett w 2010 roku postanowił, że zrobi badanie MRI. Że będzie pokazywać ludziom różne zdjęcia w różnych zachowaniach społecznych i będzie mierzył ich emocje. Tam będą mu się świeciły w mózgu różne punkty emocji. No to dostał grant, dostał maszynę i postanowił tą maszynę wykalibrować. Musiał ją jakąś sprawdzić. No to co wymyślił mój najlepszy przyjaciel? Wsadził tam dynię. I to jest autentyczne zdjęcie z tych badań. To jest zdjęcie fMRI dyni. No ale okazało się, że to nie był zbyt dobry pomysł, bo słuchajcie, okazuje się, że dynia nie ma mózgu. A on potrzebował czegoś, co ma tkanki i mięśnie, no więc zrobił to, co wszyscy byśmy zrobili na tej sali.
wysłał doktoranta do sklepu rybnego i mówi, przynieś mi łososia. No i przynieśli mu tego łososia i teraz słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że internet nigdy nie zawodzi. Jak wpisałam w Google łosoś MRI, to dostałam grafikę, więc... więc mamy ilustrację. Jeśli przeczytacie oryginalny artykuł, a gorąco was do tego namawiam, bo jest doskonały, no to tam jest jasno napisane, że łosoś dostał... Aha, ten łosoś był martwy, nie wiem, czy podkreśliłem wystarczająco wyraźnie. Że ten martwy łosoś w tej maszynie dostał bardzo konkretne instrukcje, on miał się nie ruszać, to było dość proste, i miał w skupieniu i z wielką uwagą patrzeć na prezentowane zdjęcia. To cytat. No i słuchajcie, położyli tego łososia, no i pokazywali mu tam zdjęcia bawiących się dzieci, albo gier planszowych, albo tam ludzi grających w siatkówkę. Problem polega na tym, że gdy pokazywali mu te zdjęcia, to w danych zaczęło im się pokazywać, że coś w mózgu łososia się dzieje. Też chciałbym podkreślić martwego łososia. Tak, okazało się, że jak pokazali mu zdjęcie bawiących się dzieci, to łosoś się ucieszył. Jak pokazali zdjęcia ludzi puszczających latawca, to też miał trochę radości. A później pokazali mu zdjęcie ludzi, którzy byli na rybach i łosoś się popłakał. Dobra, wcale tak nie było. Ale to by było śmieszne, gdyby było. No ale ewidentnie w danych okazało się, że łosoś ma reakcje emocjonalne na zdjęcia, które mu się pokazują. I teraz były dwie opcje. Albo to jest bardzo uczuciowy łosoś, albo coś jest nie tak w danych. I teraz dzięki temu badaniu doskonale już wiemy, co jest nie tak w danych. Bo jak przeprowadzamy badanie fMRI, to cały obszar badany jest dzielony na tak zwane voksele, czyli piksele trójwymiarowe. I w tym przypadku było ich 130 tysięcy. I absolutnie każdy z tych pikseli był porównywany do całej reszty, by określić, czy jest aktywny lub nieaktywny. Niestety, jeśli nie zastosujemy statystycznej korekcji dla wielokrotnych porównań, to mamy prawie całkowite prawdopodobieństwo, że popełnimy błąd pierwszego rodzaju, czyli że pojawi nam się w danych coś, co tak naprawdę nie istnieje, tak jak w tym przypadku. Dzięki temu, że oni ten błąd pierwszego rodzaju popełnili, wprowadzono tą statystyczną korekcję, rozpowszechniono tą statystyczną korektę i jesteśmy trochę mądrzejsi. I Craig Bennett wraz z tą swoją rybą, i mam nadzieję, że z doktorantem, który kupił tą rybę, że nie został usunięty na drugi plan, otrzymali Ig Nobla. Nagrody Ig Nobla tak naprawdę są wspaniałe. Ja wiem, że wszyscy się z nich śmiejemy, bo Ig Nobel to jest na przykład ten człowiek, co dostał za to, że sprawdzał, czemu dzięcioła nie boli głowa, jak stuka w drzewo. Jak otrzymał swoją nagrodę, to odebrał ją w stroju dzięcioła, więc też bardzo go lubię. Ig Nobel ma bardzo konkretną definicję i brzmi tak. Nagroda za odkrycia naukowe, które powodują śmiech, a potem zmuszają do myślenia. I to jest tak naprawdę fajna definicja opowiadania o nauce, dlatego że problem trzeci, który mamy z tymi swoimi statystykami i w sumie najczęstszy, to że czasem gubimy przekaz. A wyjaśnił nam, że jest to dość istotne, Timothy Wilson. Timothy Wilson pracował na Uniwersytecie w Virginii i wymyślił sobie, że przeprowadzi takie badanie, że będzie raził ludzi prądem, ale prawdziwym prądem. Dostał na to grant, jakbyście chcieli wiedzieć, na co idą wasze podatki. I polegało to na tym, że ochotnicy, bohaterowie naciskali ten przycisk. On rzeczywiście raził ich prądem i to dość porządnie. I on kazał tym ludziom naciskać ten przycisk, a następnie pytał ich, czy chcieliby to przeżyć jeszcze raz. A oni mówili, że nie, że absolutnie, że to był taki fizyczny ból, że absolutnie nie chcieliby jeszcze raz tego powtórzyć. A później Timothy Wilson powiedział, to okej, dobrze, to zapraszam teraz do pokoju. I posadził wszystkich ochotników w osobnych pokojach. W tych pokojach nic nie było, żadnych bodźców. Żadnych książek ani telewizorów. I dał im jedno zadanie. Oni się mieli przez określony czas nudzić. Bo Timothy Wilson miał taką hipotezę, że jak ludzie się nudzą, to będą się nawet woleli porazić prądem,
by coś przeżyć, niż siedzieć i nic nie robić. Ale patrzcie, jaki sprytny, nie? Ten przycisk tak sobie tak tutaj obok. Okej, okay, czyli ludzie siedzą w pokoju, hipoteza jest taka, że porażą się prądem tylko po to, żeby się nie nudzić. Myślicie, że się porazili, czy nie? Mhm. Średnio dwa razy przed upływem 7 minut. I oczywiście zawsze ten jeden człowiek, który poradził się 190 razy. Ale co jest najśmieszniejsze w tym eksperymencie, to to, że oni wiedzieli, jaki określony czas mają w tym pokoju siedzieć i się nudzić. Wiecie, jak długo mieli się nudzić? 15 minut. I to już było za długo. I ja lubię tą historię, bo odkąd ją przeczytałam, to pomyślałam sobie, Jezu Chryste, czyli jak ja nudzę na swoich wykładach, to jest tak, jakbym cały uniwersytet raziła prądem. Nie chcemy tego robić. I dlatego potrzebujemy, opowiadając o wynikach naszych badań i o statystykach, czegoś takiego jak łatwość poznawcza. Potrzebujemy pewnych historii, metafor, opisów, które sprawią, że znacznie łatwiej będzie naszym odbiorcom przyswoić to, o czym do nich mówimy. I potrzebujemy konceptualizacji, zwłaszcza dużych liczb. Wiecie dlaczego? No dlatego, że nauczyli nas tego ci mili ludzie, Indianie Piraha. Żyją sobie w amazońskiej dżungli. I to jest plemię, które słynie z tego, że ma najuboższy język na świecie. To jest język, który składa się z 8 spółgłosek, 3 samogłosek, 2 tonów i uwaga, żadnego liczebnika. A mimo to jest całkowicie wystarczający do bardzo bogatego opisu ich świata. I oni nie mają żadnych liczebników. Właściwie mają tylko 2 określenia na liczby. Hoi, które w zależności od tonu wyraża 1 lub 2 osoby. I bagiso, co oznacza dużo osób. I jak się nad tym zastanowić, to takie myślenie o liczbach jest bardzo zbliżone do tego, jak nasz mózg przetwarza duże liczby. Bo gdy dzieci uczą się liczyć, to zdecydowanie łatwiej opanują koncept jeden i dużo niż konkretne liczby. Jesteśmy słabi w zapamiętywaniu liczb, ale jesteśmy świetni w uświadamianiu sobie relacji między nimi. I trochę o to chodzi, żeby te relacje podkreślić. Na przykład, gdybym wam powiedziała, że chcielibyśmy uczulić ludzi na problem tirów. Można ich spytać, ile samochodów osobowych musi przejechać po drodze, by dokonać zniszczeń, które powoduje jeden tir. I ja wam powiem, że 165 tysięcy samochodów. Umiecie sobie wyobrazić 165 tysięcy samochodów? Ale jakbym wam powiedziała, że 165 tysięcy samochodów to dokładnie tyle, że jakbyśmy pierwszy ustawili w Zakopanem, a potem ustawiali je kolejno po sobie, to ostatni kończyłby się w Gdańsku, to już trochę łatwiej nam to sobie wyobrazić. A jakbym powiedziała, że ten sznurek samochodów z Zakopanego do Gdańska musiałby jechać przez 90 godzin po to, żeby dokonać zniszczeń, które tir dokona w 3 sekundy, to już trochę zmienia nasz przekaz i trochę ułatwia jego zrozumienie. I ta konceptualizacja to jest coś, z czego bardzo często korzystamy, również by zwrócić uwagę na pewne problemy społeczne. Jest fundacja, jest projekt 100 People, która wskazuje na pewne nierówności społeczne. I dlaczego 100 People? No bo oni skonceptualizowali to tak, co by było, gdyby cały świat był 100-osobową wioską. Dlaczego? Dlatego, że jakby operowali na 7 miliardach, to ludziom byłoby znacznie trudniej to zrozumieć. A oni zrobili to tak.
I oni świetnie właśnie wykorzystali tą konceptualizację, by łatwiej nam było zrozumieć pewne różnice w społeczeństwie. I my też trochę tak musimy zacząć robić. Dlatego, że gdy powiemy ludziom, że 795 milionów ludzi głoduje obecnie na świecie, to jest duża liczba, ale trudniej będzie ją im skonceptualizować, niż gdy powiemy, że głoduje co dziewiąty człowiek na świecie. Musimy reagować, gdy Ministerstwo Zdrowia wrzuca swoje najnowsze plany finansowe, które wyglądają tak. Słuchajcie, te same dane, przerysowałam ten graf. Wow! Te same dane, dwa różne wykresy, ale przede wszystkim dwie różne historie, które opowiadają te wykresy. I dobra wiadomość jest taka, że gdy opublikowałam tweeta z tym zestawieniem, to on się rozszedł jak ten kot słuchający tureckiego disco polo. Bo ludzie chcą wiedzieć i ciekawi ich takie różne manipulowanie danymi, tylko po prostu muszą to zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej wykorzystują to gazety. Bo jasne, jak gazeta napisze nagłówek, że w zeszłym miesiącu 2 milionów Amerykanów zażywało kokainę. O kurczę. Brzmi znacznie poważniej niż fakt, że w zeszłym miesiącu 0,7% Amerykanów zażywało kokainę. I na tym bazuje też najświeższa dyskusja, którą bardzo lubię obserwować. Dyskusja o samochodach autonomicznych. Bo wiem, że były co najmniej dwa głośne przypadki medialne, w których samochód autonomiczny zabił człowieka. I to jest zagadnienie, na którym pracuje bardzo dużo dyscyplin. No, gazety potraktowały je dwojako. Albo możemy, tak jak jedna z gazet, pomyśleć sobie, że samochody autonomiczne już decydują, kogo zabiją. I już nigdy w życiu nie wyjść z piwnicy na wszelki wypadek. Albo możemy pomyśleć sobie, że jasne, samochód autonomiczny rzeczywiście zabił pieszego, ale ludzcy kierowcy zabiją dziś 16. Co oczywiście nie kończy dyskusji, bo musimy jeszcze pomyśleć o proporcjach itd. itp. Ale to pokazuje, że to nie jest takie proste, że po prostu mamy mordercze samochody na ulicach, że trzeba o tych liczbach trochę więcej pomyśleć. A teraz ciekawostka. Czytałam ostatnio statystyki motoryzacyjne z dwudziestowiecznej Anglii. Czajcie, co ja powiedziałam, nie? Czytałam statystyki motoryzacyjne z dwudziestowiecznej Anglii. I ja dlatego nie mam przyjaciół. Więc jakby ktoś miał zaproszenie na Sylwestra, to ja wciąż nic nie robię. Ale to było świetne, bo czytałam te statystyki i te dyskusje i okazało się, że dokładnie taka sama dyskusja, którą mamy teraz o samochodach autonomicznych i samochodach ludzkich, niech będzie, była wtedy, gdy przesiadaliśmy się z konie na samochody. I tak samo trzeba było tłumaczyć ludziom, że dobra, trzeba patrzeć na te proporcje zgonów, że to nie jest tak, że samochody będą bezwypadkowe, nie jest tak, że samochody autonomiczne będą bezwypadkowe, ale że wciąż będą bezpieczniejsze niż te pozostałe. I dlaczego warto to robić? No dlatego, że gdybym miała całą swoją pracę podsumować jednym zdaniem, to zrobił to za mnie Hans Rosling, którego kocham nad życie, bo był wspaniały właśnie w tym opowiadaniu o statystykach. I Hans Rosling powiedział tak: let my dataset change your mindset. I musimy uczyć ludzi, że to liczby i wyniki badań powinny zmieniać nasze myślenie, a nie na odwrót. Bo liczby, tak jak samochody autonomiczne, czasem się mylą, ale wciąż mylą się znacznie rzadziej niż ludzie. I dziękuję bardzo.